Niech Pan obdarzy Was spokojem. Poniedziałek 9 tygodnia, okresu zwykłego. Gdybyśmy chcieli jakoś podsumować dzisiaj, znaleźć wspólny mianownik do pierwszego czytania i do Ewangelii, to mogłoby to być zdanie świętego Pawła, który mówi: Co masz, czego byś nie otrzymał? Czyli zobaczyć, że jestem Obdarowany, że tym, który dał mi wszystko od życia począwszy przez różne talenty i możliwości, i w ogóle tym, który dał mi całą ziemię i cały świat, jest Bóg. Jeśli tego nie zrozumiemy, będziemy jak bohaterowie albo antybohaterowie dzisiejszej Ewangelii. Jezus opowiada pewną przypowieść, że pewien człowiek zamożny, i widzimy, że ten zamożny człowiek to oczywiście jest Bóg, Założył winnice. Winnice, czyli Izrael. Już w Starym Testamencie właśnie Izraela nazywali prorocy winnicą, Bożą winnicą. Pan Bóg założył, Pan Bóg ukształtował i Pan Bóg uposażył. I to samo widzimy w tej Jezusowej przypowieści. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie, zbudował wieżę. czyli wszystko jest przygotowane. Jest mur, czyli byśmy wiedzieli, jest to teren ogrodzony, znaczy są prawa, są zasady, ale jednocześnie mur jest tym, który chroni. Choć w Starym Testamencie często mówiło się, że Bóg jest murem i przed murzem, czyli on chroni. Ale właśnie w tej przypowieści, w tej konwencji, jest mur. Z jednej strony ten, który chroni przed atakiem obcych ludzi najeźdźców, również przed dzikimi zwierzętami, a jednocześnie jest to prawo, które pokazuje, że jeśli tam wyjdziesz, to nie wiadomo, co może się z tobą stać. No, jest tłocznia, byśmy powiedzieli, no, to miejsce, które jest bardzo ważne w winnicy, ale też możemy leciutko nawiązać do tego, że właśnie czyli jest świątynia, jest miejsce do składania. Ofiary, właśnie tak jak patrzymy na Chrystusa, który jest w Getsemanii, w, tej, w tym miejscu, w tym ogrodzie, właśnie w tej tłoczni oliwek, tam, gdzie przygotowuje się do swojej męki, żeby oddać swoje życie. I jest wieża, tutaj mamy już jakiś taki symbol właśnie, byśmy wiedzieli, kościoła czy, czy może świątyni. Wszystko jest przygotowane. I ten człowiek odchodzi i zostawia tą winnicę w dzierżawę rolnikom. Czyli Bóg, który stwarza cały świat, więcej Bóg, który wybiera sobie i tworzy Izraela, zostawia go później kapłanom i zostawia go prorokom, ale w dzierżawę. Czyli znaczy, że dalej On jest właścicielem, ale teraz chce, żeby oni pod jego natchnieniem, pod jego prowadzeniem tutaj tą winnicę uprawiali. Ale w pewnym momencie ci rolnicy chcą mieć to wszystko. Wprost mówią, przychodzi dziedzic, a oni mówią: chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. Czyli chcą wszystko wziąć dla siebie. Jakby zapomnieli skąd to mają, od kogo to otrzymali, kto to przygotował, że sami z siebie nie byliby w stanie tego zrobić. Z pomocą przychodzi nam również dzisiaj fragment drugiego listu świętego Piotra Apostoła. On właśnie, moglibyśmy powiedzieć, jest świetnym komentarzem do tej Ewangelii. Święty Piotr mówi: Tak samo boska jego moc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności. Boska jego moc, boska łaska udzieliła nam wszystkiego, co potrzebne do życia i pobożności. Czyli i do życia jesteśmy stworzeni, jesteśmy wyposażeni. Te zdolności, byśmy powiedzieli, funkcjonowa, funkcjonowania tutaj życiowego i mamy doskonałe miejsce, czyli Ziemię, i mamy doskonałe umiejętności, żeby żyć, ale więcej jeszcze pobożności, to znaczy żyć po Bożemu, a żyć po Bożemu to znaczy znać Boga, poznać Boga i poznać Jego przykazania, czy jaką wolę ma względem nas, żyć pobożnie. I to wszystko otrzymaliśmy. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice. Czyli nie tylko jesteśmy uposażeni, ale są pewne obietnice: że to, co tutaj mamy, jest tylko zapowiedzią tego, co nas czeka, że choć jest wspaniały, wyjątkowy ten świat i odkrywamy tutaj wyjątkowe też talenty i w jakiś sposób wyjątkowy już tutaj doświadczamy Boga, to to wszystko to jeszcze nic w porównaniu z tym, co nam zostanie udzielone. To już jest drogocenne. Ale jeszcze bardziej drogocenne są obietnice. Obietnice życia wiecznego, jak mówi święty Paweł: Ani ucho nie widziało, ani, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Choć patrzymy na ten świat, jeśli popatrzymy spokojnie, nie tylko przez pryzmat wojen i różnych kataklizmów i różnych tragedii osobistych czy jakichś takich narodowych, to naprawdę zobaczymy, że ten świat jest piękny, że jest niesamowity, że jest perfekcyjny, że jest doskonały. A co dopiero będzie? W niebie. Ale żebyśmy mogli tym, co tutaj jest, się cieszyć i tymi obietnicami Bożymi, warto pamiętać, że to wszystko otrzymaliśmy, jesteśmy obdarowani i przyjdzie taki czas, kiedy Pan Bóg tutaj powróci będzie to ten czas paruzji i zapyta nas właśnie zapyta, jak wykorzystaliśmy to, co nam dał, to, co dla nas stworzył i w jaki sposób nas obdarował. Pamiętajmy dzisiaj może właśnie o tym, że to, co dla nas jest najważniejsze, jest podstawowym celem człowieka, to oddać Bogu chwałę. To znaczy całym swoim życiem pamiętać, kto jest dawcą, a ja teraz chcę oddawać mu chwałę, dziękując za to, co on zrobił, widząc to, co on zrobił i przede wszystkim nie chcąc tego zawłaszczać. Że tutaj, pracując na tej ziemi, wiem, że. Mam to wszystko dane w dzierżawę, a nie jestem Panem i właścicielem. Niech to Słowo buduje w nas wdzięczność i umiejętność oddawania Panu Bogu chwały. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.